Radio Plus. Sedno sprawy. Jest dzisiaj Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle, witam. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie pośle, od kiedy we wrześniu ubiegłego roku poinformował pan o końcu koalicji, no ostatecznie do takiego rozstrzygnięcia nie doszło, ale w każdym razie wasze relacje no, cały czas próbujecie sklejać z lepszym albo gorszym skutkiem. No i teraz też sytuacja jest taka, która nie wskazuje, że ten stan w Zjednoczonej Prawicy relacji jest właśnie najlepszy. Otóż przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich Porozumienie popiera kandydata opozycji. Takie różnice mieszczą się jeszcze w ramach takiej normalnej, zdrowej, koalicyjnej współpracy? No, mieszczą się, choć z trudem, tak bym to określił, bo rzeczywiście tutaj sytuacja jest wyjątkowo dziwna, bo jeszcze nie tak dawno lider Porozumienia namawiał Lidię Staroń do tego, żeby była rzecznikiem Zjednoczonej Prawicy, właściwie kandydatką na rzecznika praw obywatelskich Zjednoczonej Prawicy. Po czym, kiedy Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, że wysunie kandydaturę pani Lidii Staroń, on powiedział, że poprze kandydata opozycji. No ale wcześniej Porozumienie miało jednego kandydata, dziwne, którego PiS nie poparł, wbrew, jak mówi Jarosław Gowin, wcześniejszym ustaleniom. Mówił, że umowa była w tej sprawie. Może jakaś rozmowa była, ale nie wiem, czy było ustalenie, bo nic mi nie wiadomo, żebyśmy obiecali, że poprzemy kandydata pana Jarosława Gowina. Panie pośle, no, wybór Rzecznika Praw Obywatelskich to jeszcze trudne. Do Rzecznika wracając Praw Obywatelskich, to koresponduje z wyborem szefa IPN-u, bo część klubu PSL zagłosowała za waszą kandydaturą na szefa IPN, pana Nawrockiego. No i czy to ma być taki sygnał, że partia rządząca może poprzeć kandydata opozycji w wyborach na Rzecznika Praw Obywatelskich po to, żeby w Senacie potwierdzony został wybór szefa IPN-u? Wie pan, w polityce rozmowy na różnych poziomach pomiędzy ugrupowaniami są prowadzone, a w sytuacji, kiedy nie ma się większości, to próbuje się znaleźć większość, również dogadując się z opozycją. Natomiast jak to będzie, trudno mi powiedzieć. No, nie znam takiego jakiegoś podpisanego porozumienia, że z PSL-em i ze wszystkimi innymi partiami spotykamy się w każdy dzień w parlamencie, więc rozmowy na różne tematy trwają. No ale rozumiem, że to jest jeden z możliwych wariantów, tak? No, teoretycznie tak. Panie pośle, mówił pan, że relacje z Porozumieniem są trudne cały czas. Dzisiaj w Superekspresie wicepremier Jarosław Gowin mówi, że Porozumienie jest przygotowane na przyspieszone wybory wiosną przyszłego roku. Mogłyby się odbyć, takie było pytanie w każdym razie. Czy Prawo i Sprawiedliwość też jest przygotowane na przyspieszone wybory? My jesteśmy zawsze przygotowani na wybory, natomiast nie przewidujemy wyborów na wiosnę przyszłego roku. Przewidujemy, żeby dokończyć kadencję zgodnie z konstytucyjnym terminem. Natomiast życie jest bogatsze, jak to mówią, niż się śniło filozofom. Wszystko się może zdarzyć, jeżeli nie będzie większości w Sejmie dla rządu, to czasem konsekwencją takich sytuacji są wybory przedterminowe. Rozumiem, że jeżeli przedterminowe wybory miałyby się odbyć, to wtedy Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do nich samo, bez Porozumienia i Solidarnej Polski. No to na razie jest gdybanie. Mhm. No to w takim razie ten temat zamknijmy. Opozycja chce dymisji ministrów i premiera po zawiadomieniach Najwyższej Izby Kontroli do prokuratury. Czy pan może dzisiaj powiedzieć obywatelom, że śledczy dokładnie tę sprawę zbadają, że nie będzie żadnych nacisków politycznych? Czy może pan to powiedzieć obywatelom i, panie pośle, nie śmiać się przy tym, że to będzie rzetelnie przez prokuraturę zbadane i absolutnie nie ma mowy o żadnych naciskach politycznym rozstrzyganiu tej sprawy? Co ja mogę zrobić? Od dziecka jestem osobą, która się lubi uśmiechać i to proszę nie poczytywać tego za jakiś zły znak, wręcz przeciwnie. Ludzie, którzy są życzliwie nastawieni do życia, często się uśmiechają, także proszę mi tego pełna nie zgoda, zabrać. Pełna zgoda, panie pośle, ale czy może pan powiedzieć, że to będzie rzetelnie zbadane sprawy i prokuratura się tym zajmie, no bez żadnych politycznych nacisków? No oczywiście, że będzie rzetelnie zbadane.
Wiele ekspertyz wskazuje na to, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. A jeżeli przypomnimy sobie sytuację, jaka była rok temu, kiedy wybuchła pandemia, to rząd miał obowiązek zrobić wszystko, żeby ustrzec Polaków przed ewentualnym zachorowaniem na tą niestety gnębiącą nas do dziś chorobę, choć wydaje się, że pandemia się już powoli kończy, a wtedy się rozpoczynała. Nikt nie wiedział, jaki będzie. Tak, ale panie Boże, ale okazało się, że można było znaleźć inny wariant, nie wybory 10 maja i tylko korespondencyjne, tylko inny scenariusz też prawnie okazał się możliwy. I może trzeba było po prostu wcześniej już tak tę mapę drogową do wyborów zarysować, a nie organizować wybory bez konkretnej podstawy prawnej, które się nie odbyły ostatecznie przecież. Ależ podstawa prawna była. Tak, że musiały się odbyć, bo się nie odbyły. Sejm uchwalił podstawę prawną. No, nie odbyły się, no ale... No ale w Senacie były te przepisy, panie Boże, one były w Senacie. To nie jest obowiązujące prawo, to uchwalone przez Sejm. W Senacie rzeczywiście były. Jak widzimy, Senat do dzisiaj jest hamulcowym. Wszystko, co może robić, żeby zaszkodzić Polsce, rządowi, to robi. No i tyle mogę na to stwierdzić, a jeżeli ktokolwiek pamięta, a nie było to tak dawno, co się działo rok temu, to każdy powie, że to było rozsądne działanie. Panie pośle, o Mariana Banasia, no też w kontekście tych zawiadomień chciałem zapytać, czy sprawa w ogóle zastrzeżeń do prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czy to jest takie dla pana jasne, oczywiste, że faktycznie ma coś Marian Banaś za uszami, czy może zastanawia się pan, czy nie zaszczuto niewinnego człowieka, no bo prezes NIK w wielu ostatnich wywiadach tłumaczy się, że to przede wszystkim jest zemsta ministra Mariusza Kamińskiego na nim. No każdy jakoś się broni. Z drugiej strony ja widziałem ten raport na posiedzeniu Komisji Służb Specjalnych. Niestety ten raport był przekazany w trybie poufnym, więc nie mogę mówić, co w nim się znalazło. Natomiast co do tego niewinnego człowieka, no to można by mieć było wątpliwości po zapoznaniu się z tym raportem. A czy Prawo i Sprawiedliwość teraz w ogóle rozważa zmianę na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli? Bo jakiś czas temu, kiedy pojawiły się te zastrzeżenia, no mówiliście chociażby o zmianie ustawy, o zmianie konstytucji, no były jakieś pomysły, które się nie zmaterializowały ostatecznie. Czy jest teraz plan taki, żeby Mariana Banasia odwołać z tej funkcji? Nie ma w prawie możliwości odwołania prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bo jest procedura powołania, a nie ma procedury odwołania. No, taka możliwość jest tylko wtedy, kiedy ewentualnie sam prezes złożyłby rezygnację, bądź byłby na tyle chory, że nie mógłby wykonywać swojej funkcji, albo w przypadku śmierci, czego oczywiście nie życzymy panu prezesowi. Zatem nie ma takiej możliwości prawnej. A co do zmiany konstytucji, no to wiemy, że konstytucji zwykłą większością zmienić się nie da. Dużo zdrowia oczywiście prezesowi NIK życzymy. Panie pośle, jeszcze ostatnia sprawa. Niemcy i Rosja kończą budowę Nord Stream 2. Stany Zjednoczone już przeszkadzać w tej sprawie, zdaje się, nie chcą. Może to jest moment na podniesienie tematu reparacji od Niemiec, takie formalne podniesienie. Może, ale ostatnio się dowiedzieliśmy, że jeden z lobbystów rosyjskich finansował kampanię wyborczą prezydencką w Stanach Zjednoczonych i niektórzy sugerują, że jest to spłata długu co do zgody na budowę Nord Streamu. No tylko niezależnie od tego Polska coś teraz musi albo domyślam się, no powinna przynajmniej coś zrobić, żeby swoje stanowisko forsować, żeby próbować zablokować Nord Stream 2, to reparacje nie są jakimś argumentem, który można teraz wyciągnąć właśnie na tej formalnej już ścieżce? Ja bym tego nie łączył, bo czym innym jest budowa rury gazowej, ale chodzi mi o presję na Niemcy. Reparacje. No, myślę, że to są sprawy rozdzielne. A z drugiej strony to, co miałoby być tym motywem jakby negocjacyjnym, rezygnacja z reparacji za rezygnację budowy gazociągu, to pan sugeruje, no to są sprawy nieporównywalne.
No to, że ta, faktycznie to i tak wygląda na rezygnację, bo nic się w tej sprawie nie dzieje, jeżeli chodzi o reparacje, panie ministrze, po 6 latach waszych rządów jest przygotowywany raport i tyle, na tym się póki co kończy. Bardzo dziękuję za... Jest przygotowywany, no ale to najpierw trzeba mieć przygotowany, dokończony raport, żeby później można podjąć inne kroki, także to jest przygotowywane. A mówił to Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie pośle, panie ministrze, za rozmowę. Dobrego dnia, życzę dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego nawzajem. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne sedno sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam państwa na spotkanie z Kamilą Miedrzycką i super raportem. Dzień dobry, Kamila. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Super Raport, Kamila Biedrzycka. Witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Perspektywa dobra, bo tydzień będzie krótszy. Przypomnę, Boże Ciało w czwartek, więc długi weekend przed Państwem. Ale na te najbliższe 3 dni oczywiście zapraszamy Państwa bardzo, bardzo ciepło. Dziś Państwa gośćmi na początek były premier Włodzimierz Cimoszewicz, obecnie eurodeputowany, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Nie przez przypadek przypominam właśnie tę funkcję, bo między innymi o związanych z Najwyższą Izbą Kontroli sprawach rozmawiać będziemy i o tym, jak prokuratura zareaguje na te zawiadomienia złożone do niej właśnie w sprawie wyborów kopertowych, które ostatecznie się nie odbyły. Przypomnę, 4 polityków Prawa i Sprawiedliwości oskarżonych przez Najwyższą Izbę Kontroli o niegospodarność i o niedziałanie zgodnie z prawem, jeżeli chodzi o organizację właśnie wyborów korespondencyjnych. Premier Mateusz Morawiecki i 3 jego ministrów w tej sprawie zostało pociągniętych przez Najwyższą Izbę Kontroli do odpowiedzialności, oczywiście w cudzysłowie, dlatego że nikt nie ma tutaj żadnych narzędzi, które mogłyby sprawić, że sprawa posunie się do przodu. Pytanie, co zrobi prokuratura i pytanie, czy warto byłoby wrócić do rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, bo Zbigniew Ziobro właściwie wydał już wyrok w tej sprawie, twierdząc, że premier Mateusz Morawiecki w sprawie wyborów kopertowych postąpił tak, jak należało. Ale oczywiście nie tylko o kwestii NIK rozmawiać się będziemy. Będziemy także mówić o Jarosławie Gowinie. Bardzo duży wywiad dzisiaj do przeczytania u nas w Super Ekspresie. Tomek Walczak rozmawiał z wicepremierem. Odniósł się Jarosław Gowin do słów, które padły u nas w programie ostatnio Władysława Kosiniaka Kamysza, między innymi na temat ewentualnej współpracy i tego, czy jego serce rzeczywiście jest bliżej Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Polskiej. Odpowiedzi padły, nie padła odpowiedź na pytanie dotyczące tego, kto próbuje wypchnąć porozumienie z koalicji. Jarosław Gowin twierdzi, że każdy, kto próbuje to zrobić, działa na niekorzyść Polski, ale kto to próbuje zrobić, na to pytanie już Jarosław Gowin odpowiedzieć nie chciał. Później Państwa gościem Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej. O sytuacji w Platformie będziemy rozmawiać, czy będą wyciągnięte jakieś konsekwencje w związku z bardzo niefortunnym, delikatnie mówiąc, głosowaniem w sprawie preambuły do Funduszu Odbudowy. Mówić będziemy, także to wszystko dziś u nas. A teraz oczywiście zapraszam Państwa na raport z anteny. Marta Kiermasz już czeka z najświeższą garścią informacji. Od dziś znów w ławkach po wielomiesięcznej przerwie uczniowie wrócili do szkół. Branża fitness liczy na kolejne luzowanie. Na razie siłownie mogą być otwarte, ale w reżimie sanitarnym. Z Rosją zagramy bez Milika i Zielińskiego przed biało-czerwonymi. Ostatnie sprawdziane przed piłkarskim Euro. Koniec ze zdalnym nauczaniem. Uczniowie wszystkich klas wrócili dziś do szkół. Nauka odbywa się już stacjonarnie, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przenosimy się do Warszawy. Przed jednym z liceów jest nasz reporter Konrad Traczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Konradzie, powiedz, uczniowie cieszą się z tego wielkiego powrotu? W większości tak, choć pojawiają się głosy, że zdalne nauczanie było lepsze, bo można było dłużej pospać. Uczniowie mówią jednak, że siedzenie przez kilka godzin przed komputerem było dla nich męczące. Poza tym nie mogli widywać się ze wszystkimi kolegami. Z tego zdają sobie sprawę też dyrektorzy, którzy planują postawić przede wszystkim na odnowienie kontaktów i więzi. Dlatego zalecają, by nie robić kartkówek, testów i odpowiedzi ustnych z materiału, który był na zdalnym nauczaniu. To samo sugeruje zresztą Ministerstwo Edukacji i Nauki. Resort w specjalnych wytycznych przypomina też o konieczności zachowania w szkołach reżimu sanitarnego. Uczniowie odetchną już za nieco ponad 3 tygodnie, bo 26 czerwca zaczynają wakacje. Pożar w centrum Lublina. 2 osoby trafiły do szpitala. Ogień wybuchł dziś nad ranem na 1. piętrze kamienicy przy ulicy Królewskiej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Akcję prowadziły 3 zastępy strażaków. Nie było potrzeby ewakuacji pozostałych mieszkańców budynku.
Siłownie znów działają, a za niespełna tydzień kolejne luzowanie. Na razie w siłowniach i klubach fitness obowiązuje limit. Jedna osoba na 15 metrów kwadratowych w reżimie sanitarnym. Branża liczy jednak na to, że i te wytyczne zostaną zmienione. Wielkie otwarcie w reżimie sanitarnym za nami, ale usłyszeliśmy zapewnienia od resortu zdrowia, że już za tydzień luzowanie kolejnych obostrzeń, mówi nam Tomasz Napiórkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness. Złożyliśmy wniosek, żeby zejść z tych 15 metrów kwadratowych na osobę na 10 lub 7. Już wiemy, że 10 praktycznie jest zaakceptowane. Ze wstępnych danych wynika, że lockdownu nie przetrwała co 12 siłownia w Polsce, a kolejne są na skraju bankructwa. Tym bardziej my i nasi klienci cieszymy się, że wreszcie jesteśmy otwarci, mówi Karolina Sukulska, menadżer jednego z warszawskich klubów fitness. Spotkaliśmy się z niesamowitą radością i totalnym entuzjazmem. Zgodnie z nowymi przepisami czynne są już również baseny, ale z limitem 50% obłożenia obiektu. O czym informował Damian Wilczyński. Maseczki w pomieszczeniach również w wakacje, tego chce minister zdrowia. Jak mówi Adam Niedzielski, nie może być tak, że wszystkie obostrzenia zostaną od razu zdjęte. Najpierw trzeba przyjrzeć się dokładnie sytuacji epidemicznej w kraju. To oznacza, że maseczki w sklepach czy komunikacji miejskiej nadal będą obowiązywać. Przypomnę, możemy je zdjąć na otwartej przestrzeni. Treningi przed meczem towarzyskim z Rosją idą pełną parą. Na koniec przenosimy się do Opalenicy, gdzie trwa zgrupowanie piłkarskiej kadry. Wiadomo, że w jutrzejszym spotkaniu nie zagrają Maciej Rybus, Paweł Dawidowicz, Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński i Radosław Majecki. Reszta zawodników jest w dobrej formie. Nie mam pojęcia, kto wystąpi. Cieszę się, że będą kibice. Dawno nie grałem z kibicami. Na pewno będzie to ciężki mecz, no bo Rosjanie to są mocni fizycznie, więc będzie fajne przetarcie. Komentował pomocnik Mateusz Klich. Mecz towarzyski Polska-Rosja jutro na stadionie we Wrocławiu, a tydzień później ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed Euro, czyli spotkanie z Islandią. To była Marta Kiermasz, bardzo dziękujemy. Marta z raportem z anteny wraca do Państwa punktualnie o godzinie 10, także już teraz zapraszam i witam oficjalnie raz jeszcze wszystkich naszych widzów. Przypomnę, że dzisiaj Państwa gośćmi Włodzimierz Cimoszewicz, już za kilka minut eurodeputowany, były premier, były szef MSZ i były minister sprawiedliwości. O kwestiach bieżących rzecz jasna będziemy rozmawiać, nie tylko tych wewnętrznych dotyczących tutaj polskiej polityki, ale także w kontekście oczywiście Funduszu Odbudowy i tego, czy Krajowy Plan Odbudowy, który na początku maja został złożony do Komisji Europejskiej przez rząd Mateusza Morawieckiego, jest oceniany dobrze. Czy będą poprawki, czy będą uwagi ze strony Komisji Europejskiej? Nieoficjalne informacje mówią o tym, że zdecydowanie tak, że kilka rzeczy trzeba będzie poprawić i uzupełnić. Pytanie oczywiście, jak zareaguje na to rząd Zjednoczonej Prawicy i jak będzie wyglądała ta współpraca na linii Zjednoczona Prawica Komisja Europejska. Ale rozmawiać także będziemy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, dlatego że bardzo duże zamieszanie zrobiło się w związku właśnie z wyborem następcy Adama Bodnara. To już jest, przypomnę Państwu, piąte podejście, jeżeli chodzi o próbę wyłonienia Rzecznika Praw Obywatelskich. W tej chwili mamy na giełdzie dwa nazwiska, w tym senator niezależną Lidię Staroń, która ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości, ale okazuje się, że nie całego Prawa i Sprawiedliwości. Nie będę uprzedzać wypadków, bo o tym także za chwilę słów kilka. Także kłaniamy się raz jeszcze. Mam nadzieję, że Państwo zostaną z nami przez najbliższą godzinę. A teraz już witam Jacka Prusinowskiego, którego przed chwilą Państwo okazję mieli widzieć w sednie sprawy Radia Plus. Jeśli nie, to jeszcze raz dzień dobry. Jacku, zaczniemy może od wywiadu dzisiejszego z Jarosławem Gowinem. Duży, obszerny, no i bardzo ciekawe rzeczy tam Jarosław Gowin mówi. Między innymi, cytat pada taki. Okoliczności wystawienia dwojga kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich będą kiedyś przedmiotem badań historyków. I zapewniam, że wyjdą na jaw bardzo zaskakujące okoliczności. Co autor miał na myśli, twoim zdaniem? Bo oczywiście, tak jak Jarosław Gowin rzuca słówko, ale już później nie do końca chce rozwinąć konkret, o co mu chodziło. Nie wiem, czy aż tak drobiazgowo historycy będą wnikali w dzieje wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, ale tutaj parę zwrotów akcji faktycznie było. No, Jarosław Gowin przede wszystkim był rozczarowany tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie poparło kandydatury forsowanej przez Porozumienie w ubiegłym tygodniu. No, on przedstawił niepisana umowa była taka, że Porozumienie ma teraz wystawić. Była. Teraz rozmawiałem z Markiem Suskim kilka minut temu i on mówi, że o żadnej takiej umowie nie słyszał. Nic mu nie wiadomo, żeby takie ustalenia, choćby ustne, zapadły. No, więc Jarosław Gowin, jego Porozumienie, no, chcąc niejako odegrać się trochę Prawu i Sprawiedliwości, wsparło kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tu swoją drogą tak duży plus dla PSL-u za rozegranie tej sytuacji, bo PSL wychodzi na głównego gracza na opozycji w tej sprawie. To Platforma, między innymi Koalicja Obywatelska, Lewica, wszyscy popierają kandydata PSL-a, nawet Porozumienie. No i wiele na to wskazuje, że to będzie właśnie przyszły rzecznik praw obywatelskich. Na tej
instytucji to może nie są najgorsze rozwiązanie, no, tak naprawdę. Nie są najgorsze, szczególnie jeżeli mamy w perspektywie tę ustawę, która po wyroku Trybunału Konstytucyjnego no, stworzyłaby jakąś nową formułę quasi urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, jakiegoś komisarza na tym stanowisku. No to co znów mogłoby być niekonstytucyjne, pewnie, bo już wielu prawników twierdziło, że to było to rozwiązanie niezgodne z ustawą zasadniczą i znów byśmy mieli pole do kolejnej awantury. Więc tu pewnie byłby spory problem, więc profesor, któremu nikt nie potrafi jakiegoś szczególnego, czy żadnego wręcz zaangażowania politycznego dzisiaj wskazać, jest szefem Katedry Praw Obywatelskich na Uniwersytecie Warszawskim. No teoretyk, co prawda, nie praktyk. 100 publikacji z zakresu praw człowieka, to także niebagatelny dorobek. Że na papierze to jest kandydatura absolutna. A pytanie, co z Lidią Staroń? Słuchaj, bo troszkę pomieszamy, bo dzisiaj oprócz tego wywiadu z Gowinem, do którego za sekundę wrócimy, jest także tekst dotyczący tego, że w samym Prawie i Sprawiedliwości nie ma do końca no, takiego jednoznacznego entuzjazmu, jeżeli chodzi o poparcie dla senator Lidii Staroń, że podobno ta najbardziej konserwatywna część klubu PiS mówi Lidii Staroń i nie. No bo i Lidia Staroń politycznie teraz związana z nikim nie jest, ale jeżeli z kimś była związana, to z Platformą, Obywatelską, nie z Prawem i Sprawiedliwością. No i też wątpliwości, przynajmniej politycy PiS, z którymi rozmawiałem, nie wiem jak oni ostatecznie zagłosują, ale Lidia Staroń ich entuzjazmu nie wzbudza, jeżeli chodzi o merytoryczne przygotowanie, bo faktycznie pani senator była zaangażowana w wiele spraw lokatorskich, przede wszystkim jest znana chociażby ze sprawy dla reportera, tam często występuje. I gdzieś kojarzy się, ale z takimi sama Lidia tematami, chyba, ale no chociażby nie mam wykształcenia prawniczego, a w ustawie jest które mowa jest konieczne, o, tak. Mowa jest o wiedzy prawniczej. Wyróżnia się szczególną wiedzą prawniczą. No, ale żeby się wyróżniać, to trzeba być albo akademikiem, no tak, albo praktykiem. Jeżeli prawda? Ma się wykształcenie, to jakby nie ma wątpliwości, że ta wiedza jest, a tutaj te wątpliwości mogą się pojawić. No i ogólnie chodzi o to, że no, w tych lokatorskich sprawach faktycznie była zaangażowana, ale niekoniecznie zdaniem niektórych polityków PiS jest to osoba, która byłaby w stanie unieść urząd jako taki. Tym bardziej, że nerwy pani senator chyba trochę puszczają. Nie wiem, czy słyszałeś ten wywiad i czy państwo słyszeli tę wypowiedź Lidii Staroń, która mówi tak, nie wierzę, że tak się dzieje. To jest a propos tego, że Porozumienie popiera profesora Wiącka. Dlatego, że to właśnie Jarosław Gowin namawiał mnie od wielu miesięcy, żebym startowała jako kandydat Zjednoczonej Prawicy. Dzwonił, mam SMS-y, mówi pani senator. Sam potem rozmawiał z prezesem, jeżeli chodzi o poparcie, po prostu nie rozumiem tej decyzji. Po co takie rzeczy opowiadać? Straszyć jakimiś SMS-ami, że się ma dowody? No to chyba nie służy. Strasznie bym tego nie nazwał, ale faktycznie zdezorientowana była pani senator, bo chyba w czwartek rozmawiałem też z nią w Senacie i też rozkładała ręce. Nie potrafiła na żadne pytanie odpowiedzieć, naprawdę. No, poza tymi pytaniami już o tym, o samą jej kandydaturę i przyszłość urzędu, to ten wątek Porozumienia i poparcia, no to mówiła, że faktycznie jest bardzo zaskoczona, no bo przecież miała być kandydatką Porozumienia, to nie jest, przepraszam, myślałem, że mam wyciszony telefon, ale nie wystarczająco. Zdarza się. Więc była bardzo zaskoczona, no politycy Porozumienia w ostatnich tygodniach mówili, tak, to jest dobra kandydatura, więc temu zdziwieniu się tak. No tak, tutaj takie całkiem też polityczna wojenka. To jest kolejny front do politycznej wojenki. A propos politycznej wojenki, znowu takie niedopowiedzenie wicepremiera Gowina w tym naszym wywiadzie, który mówi o tym, że ktokolwiek chce wypchnąć z koalicji Porozumienie, to źle życzy Polsce i działa na jej niekorzyść. Pytanie naszego kolegi Tomka Walczaka, no to kto chce was wyprzeć z tej koalicji? Na co Gowin odpowiada, poproszę o następne pytanie. Znowu rzuca przynętę, ale nie do końca dopowiada, o co chodzi. Kto chce wypchnąć twoim zdaniem Porozumienie z koalicji? Oprócz Adama Bielana, rzecz jasna. No, myślę, że były momenty, co do zasady, to Jarosław Kaczyński chciałby wypchnąć Porozumienie z koalicji, o ile miałby jakąś alternatywę. Jeżeli miałby wystarczającą liczbę posłów, która dawałaby większość rządowi Prawa i Sprawiedliwości, to jasne, żeby to zrobił. To nie mam najmniejszych wątpliwości, bo lepsi absolutnie lojalni parlamentarzyści niż tacy, którzy raz na jakiś czas sprawiają problemy i blokują ten czy inny pomysł. Mądry czy głupi, abstrahując od tego Prawa i Sprawiedliwości, tylko co do zasady. No, lepsi są ci, którzy są posłuszni i wykonują wolę prezesa, niż ci, którzy czasami nie chcą tego robić. Więc myślę, że Jarosław Gowin zdaje sobie z tego sprawę, że Prawo i Sprawiedliwość, gdyby tylko mogło, to rządziłoby chętnie bez porozumienia. Piszą, że Paweł Kukiz żyna Pawła. Tylko Paweł Kukiz ma mało szabel i to jest niewystarczająca liczba, żeby teraz to móc jest Gowina wypchnąć z koalicji. Parlamentarzystów w kole Pawła Kukiza, więc skromne zasoby. Tak jest. I ostatni wątek już, króciutko.
jestem gotowy na wcześniejsze wybory, mówi Jarosław Gowin. Czy to jest temat, który będzie do nas już wracał tak do 2023 roku, twoim zdaniem? Perspektywa przedterminowych wyborów? Już od roku o tych wyborach. To prawda. Mówimy więcej nawet chyba niż od roku, od kwietnia 2020. No i pewnie co jakiś czas tak będzie się ten wątek pojawiał, ale już za rok pewnie przestaniemy o tym mówić, bo jak będzie perspektywa tych wyborów w 2023 już taka, nie wiem, roczna, no to wtedy nie będzie sensu skracać kadencji Sejmu. No i myślę, że... Ja tylko pamiętam prognozę profesora Antoniego Dudka, który powiedział wiosna przyszłego roku i temu miał służyć Nowy Ład, Polski Ład. No ale to zobaczymy. Ja bym się z tym w dużej mierze zgodził. No. Zgodziłbyś się. Jeżeli to faktycznie zadziała w przyszłym roku, te zmiany zaczną obowiązywać. Jeszcze nie będzie można rozliczać za ich niewykonanie. Zobaczy w swoich portfelach różnice, no bo sporo zobaczy te różnice, jeżeli te zmiany wejdą. No, to no na razie to mamy sporą różnicę na niekorzyść przez inflację, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę. Jacek Prusinowski, gospodarz Sedna Sprawy Radia Plus. Bardzo dziękuję ci, Jacku, i do zobaczenia jutro. A już teraz zapraszam państwa na spotkanie z premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem. Rozpoczynamy Ekspres Biedrzyckiej, pierwszy w tym tygodniu. Były premier Włodzimierz Cimoszewicz, obecnie eurodeputowany, były minister sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, kłaniam się pani. Nie przez przypadek, już zresztą na początku naszego programu dzisiejszego tak widzom tłumaczyłam, przypominam to, że pan także był ministrem sprawiedliwości, bo jestem bardzo ciekawa pana opinii, jeśli chodzi o to, co dzieje się wokół Instytutu Pamięci Narodowej, Najwyższej Izby Kontroli i tego, co zostało ustalone przez kontrolerów w związku z okolicznościami organizacji wyborów kopertowych. Są zawiadomienia do prokuratury, po czym prokurator generalny pełniący jednocześnie obowiązki ministra sprawiedliwości już wydaje się w taki sposób, że mówi, premier postąpił tak, jak należało. Czy w związku z tym, pana zdaniem, naprawdę powinno się pomyśleć, znaczy w zapisie to się oczywiście nie wydarzy, ale bardzo ogólnie, teoretycznie, nad ponownym rozdziałem obu tych funkcji? Czy to niewiele by zmieniło? Mówię oczywiście o rozdziale ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. Wie pani, ja przez prawie 30 lat twierdziłem, że to jest kwestia doboru właściwej osoby w większym stopniu niż rozwiązania organizacyjnego, instytucjonalnego. Sam byłem kiedyś i ministrem, i prokuratorem generalnym i nie znajdzie się w Polsce ani jedna osoba, która by wskazała na jakiekolwiek partyjne motywy mojego postępowania. Natomiast obserwując to, co się dzieje po 2015 roku w naszym kraju, niestety dochodzę do wniosku, że trzeba za wszelką cenę rozdzielić te funkcje. Ja nie mam najlepszego zdania o funkcjonowaniu prokuratury wtedy, kiedy była ona oddzielona od resortu sprawiedliwości, od stanowiska ministra sprawiedliwości, ale mimo wszystko trzeba prawdopodobnie lepiej organizować procedurę doboru przyszłego prokuratora generalnego, jednak prokuraturę wyjąć spod bezpośredniej władzy zarządzania polityka, jakim jest minister sprawiedliwości. No właśnie, tylko no wiadomo, że z razu w Prawa i Sprawiedliwości to się nie wydarzy, dlatego że nawet w tej sytuacji politycy PiS, politycy Zjednoczonej Prawicy mówią, no zaraz, ale dlaczego my mamy wierzyć kontrolerom NIK? Dlaczego mamy ufać ich argumentom? Według nas wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Ustawa, która pozwalała na organizację tych wyborów, była przyjęta i żadnych przepisów, czy konstytucyjnych, czy innych nie złamano. Koniec, kropka. Nic się nie wydarzyło. Nadal osoby, wobec których są tak daleko idące wątpliwości postawione, pełnią swoje funkcje, nie oddały się do dyspozycji, nie podały się do dymisji. No i tak naprawdę wydaje się, że nic się nie wydarzyło. Proszę pani, jak sama nazwa wskazuje, to jest Najwyższa Izba Kontroli. To jest organ konstytucyjny, który ma wyjątkowo duże uprawnienia, zarówno gdy chodzi o możliwość przeprowadzania wyjaśnień, śledztw, we wszystkich obszarach życia publicznego, jak i formułowania swoich konkluzji, swoich ocen i opinii. Instytucje, osoby, organy państwowe, których dotyczą opinii NIK-u, mają prawo odpowiedzi po to, żeby kontrolerzy i kolegi NIK-u rozważyli jeszcze raz swoje ustalenia. Ale jeżeli ostatecznie dochodzi do potwierdzenia stanowiska NIK-u, NIK ma obowiązek prawny podejmować dalsze konsekwentne działania, chociażby takie jak powiadomienie prokuratury o podejrzeniu przestępstwa. To jest oczywiście jeszcze, to nie jest jeszcze wyrok sądowy, to nie jest decyzja ostateczna. Mhm.
ale każdemu trzeba pozwolić robić to, co leży w jego kompetencji. Teraz powinna działać prokuratura. Gdyby właśnie nie była podporządkowana rządowi, a to członkowie i szef rządu są oskarżani przez Najwyższą Izbę Kontroli, to prawdopodobnie sformułowałaby jednak zarzuty, prowadziłaby postępowanie, sformułowałaby zarzuty i ostatecznie o tym rozstrzygałby sąd. Tak powinno być. Niezależny sąd, niezawisły sędzia powinien mieć ostateczną decyzję. No ale jak wiemy, prokuratura najprawdopodobniej nie podejmie żadnych realnych działań, co najwyżej jakieś pozorowane. Najprawdopodobniej nie sformułuje zarzutów i nie skieruje aktu oskarżenia. A gdyby jeszcze do tego doszło jakimś cudem, to też nie ma żadnej gwarancji, że byłaby ta sprawa rozpatrywana przez niezawisłego i całkowicie niezależnego, niepartyjnego sędziego. Panie premierze, a pan nie ma takiego dualizmu poznawczego, kiedy patrzy na teraz działania Najwyższej Izby Kontroli i prezesa Mariana Banasia? No, NIK bardzo się uaktywnił w sytuacji, kiedy napięcie między PiS-em a Marianem Banasiem urosło do granic możliwości. Nazywam to oczywiście w sposób bardzo delikatny. Mówiąc krótko, czy nie uważa pan, że NIK działa politycznie? Bo takie argumenty także się ze strony Zjednoczonej Prawicy pojawiają. Wie pan, gdyby nie osoba prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jak wiemy, to wszystko brzmi groteskowo, powołanego przez PiS, wybranego przez PiS, jako tego wyjątkowo prawego, najlepszego z najlepszych, dawnego wysokiego urzędnika resortu finansów, który rzekomo walczył z mafią VAT-owską itd., itd. Gdyby nie jego osobisty konflikt, po tym jak PiS go za wszelką cenę chciał usunąć, odwołać, zmusić do rezygnacji z tego stanowiska, to byśmy mogli powiedzieć, że tego typu zarzuty to jest rodzaj takiej odruchowej obrony ludzi, którzy nie bardzo mogą bronić się w inny sposób. Ja niestety oczywiście nie mogę wykluczyć osobistych motywów działania pana Banasia w tych okolicznościach, w tej sytuacji. Natomiast jestem też osobiście głęboko przekonany, że konkluzje pokontrolne NIK-u są prawidłowe, bo sam tak myślę. Sam jestem przekonany o tym, że to, co robiono w ramach tak zwanych wyborów kopertowych, było bezprawne. Premier podejmował decyzję bez podstawy prawnej. Robił to, do czego nie ma prawa. Sasin robił to, do czego nie ma prawa i tak dalej. W związku z tym ja nie podejrzewam w tym przypadku NIK-u o to, że wnioski są podporządkowane jakimś interesom politycznym czy partyjnym. Być może samokontrolowanie w jakimś stopniu tak, ale nie konkluzje. No właśnie, tutaj mamy jeszcze następny rządowy program, który został skontrolowany przez NIK, tym razem program Batory, który przyjęto w 2017 roku w ramach tak zwanego planu Morawieckiego. Kontrolerzy stwierdzili, że był realizowany bez zatwierdzonego planu, bez zatwierdzonego harmonogramu, bez zatwierdzonego budżetu, a kosztował już wtedy 14 milionów złotych. No i mamy odpowiedź Joachima Brudzińskiego, którego pewnie dobrze pan zna. Mówi tak: oczekiwanie, że będę przepraszał i tłumaczył się Hołocie i popaprańcom, którzy najpierw zaorali nasze stocznie, a dziś ironizują i martwią się o rynek promowy i stoczniowców, jest czymś zdumiewającym. No i teraz pytanie, w jakim świetle w ogóle rządzący obecnie Polską stawiają organ konstytucyjny, jakim jest NIK? Mówił Hołota i popaprańca, no bo rozumiem, że to nie tylko do opozycji słów kilka było, ale także do kontrolerów, którzy takie, a nie inne wnioski postawili w związku z kontrolą tegoż właśnie programu. Odpowiedź jest prosta. Oczywiście tego typu wypowiedzi są niedopuszczalne. To jest po prostu skandal, jeżeli w ustach osoby publicznej takie słowa padają. I to w odniesieniu właśnie do Najwyższej Izby Kontroli. Natomiast rozumiem, że panu Brudzińskiemu puszczają nerwy, dlatego że przecież miał chyba osobisty udział w rozmaitych tych przedsięwzięciach związanych z przemysłem stoczniowym, z tą słynną stępką i tak dalej, z Morawieckim podpisującym się przy kawałku metalu. W związku z tym reaguje emocjonalnie, no ale to tylko źle o nim świadczy. Panie premierze, wracając, a właściwie nie wracając, tylko rozpoczynając bardzo ważny wątek dotyczący tego, co dzieje się obecnie w Europie ze sprawą Aleksandra Łukaszenki. Jak pan na sam początek ocenia działania i reakcję polskiej dyplomacji w sprawie tego, co wydarzyło się w ubiegłą niedzielę, już ponad tydzień temu? Oczywiście mam na myśli awaryjne lądowanie samolotu w Mińsku lub też, jak niektórzy to nazywają, porwanie tegoż samolotu. Proszę pani, gdy chodzi o reakcję naszej dyplomacji, no ona się trzymała mniej więcej tego, co robiono w Unii Europejskiej, dlatego że Rada Europejska, zresztą na wniosek Polski, natychmiast się tym zajęła. Jak wiadomo, podjęto decyzję o dosyć daleko idących konsekwencjach, natury powiedziałbym komercyjnej, dlatego że zabroniono białoruskim liniom lotniczym latania w przestrzeni powietrznej państw członkowskich. Państwa członkowskie zaleciły swoim liniom, żeby nie latały nad Białorusią.
To ma następstwa ekonomiczne dla tego przewoźnika białoruskiego. Ja się osobiście spodziewałem może dalej idących decyzji o charakterze politycznym, a więc nie tylko potępienia, ale na przykład takiego ruchu, jakim byłoby wydalenie atasze wojskowych Białorusi z ich ambasad w państwach członkowskich. To się nie stało. Niewiele więcej można zrobić. Oczywiście trzeba próbować na wszelkie sposoby udzielać pomocy obywatelom Białorusi, ludziom, którzy walczą o swoją wolność osobistą, jak i wolność polityczną. To trzeba robić, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że możliwości działania są ograniczone. Chyba żeby decydować się na jakieś bardzo twarde sankcje ekonomiczne, typu izolacja Białorusi, tylko że na tym zwyczajni przeciętni Białorusi nie zyskają, a stracą. Więc sytuacja jest dosyć trudna. Jednocześnie też wiemy, że im mocniej naciskamy na Łukaszenkę, co mu się należy, tym bardziej popychamy go w ręce jego wielkiego brata. A nieprzypadkowo odbyło się dwa dni temu chyba spotkanie w Soczi, Łukaszenka Putin. Łukaszenka dostał kolejną kroplówkę w postaci 500 milionów dolarów kolejnego kredytu rosyjskiego. Rosja sama ma ogromne kłopoty finansowe, więc jeżeli podejmuje takie decyzje, nawiasem mówiąc, dawniej to bywało po kilka miliardów dolarów, teraz to jest 500 milionów, to znaczy, że jednak trzymają tego Łukaszenkę. To jest dla nich najwygodniejsze rozwiązanie, bo oni w zasadzie już mogą na Białorusi wszystko, a nie ponoszą odpowiedzialności na przykład za kondycję finansową gospodarki białoruskiej czy za warunki życia Białorusinów, czyli mają to, na czym im zależy, niskim względnie kosztem. Gdyby nie było Łukaszenki, to z punktu widzenia Rosji nie wiadomo, kto by był. Oczywiście my uważamy, że Białorusini mają, jak każde społeczeństwo, prawo do wolnych, uczciwych wyborów i wybrania tego, kogo chcą. No ale pan Łukaszenka, zarówno za swoje rozmaite złe działania polityczne, jak i prawdopodobnie jak zwykłe przestępstwa postpolitej, jak i pan Putin myślą inaczej. No właśnie, bo ten obrazek rzeczywiście był bardzo znamienny, taki braterski niemalże uścisk Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Czy w związku z tym, panie premierze, to trochę wygląda tak, że Zachód jest absolutnie bezsilny, jeśli chodzi o te dwa reżimy? Nie jest bezsilny, tylko wie pani, dla skutecznego działania w przypadku Unii Europejskiej potrzebna jest jednomyślność, a dodatkowo jeszcze potrzebne jest bliskie porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Ja mam nadzieję, że do tego porozumienia z Ameryką będzie dochodziło, chociaż musimy też pamiętać o tym, że europejska perspektywa i amerykańska perspektywa patrzenia na sytuację międzynarodową jednak się różnią. Amerykanie prowadzą politykę globalną i nieprzypadkowo muszą od wielu lat już poświęcać coraz więcej uwagi temu, co się dzieje w obrębie Pacyfiku, w Azji Wschodniej, w Chinach i tak dalej. No i relatywnie nie mogą tyle samo, co do tej pory uwagi poświęcać sprawom na przykład europejskim. Dlatego chociaż są one bliskie Joe Bidenowi, to wiemy, bo on bardzo zawsze dużą uwagę zwraca. To jest nawiasem mówiąc polityk. Ja nie przypominam sobie w historii Stanów Zjednoczonych innego prezydenta, który miałby równie głęboką wiedzę o stosunkach międzynarodowych. Może Eisenhower jako głównodowodzący w okresie II wojny światowej w Europie Zachodniej, ale nawet nie on. Więc Biden ma ogromną wiedzę. Jak wiadomo, niedługo spotka się za nieco ponad dwa tygodnie z Putinem w Genewie. I ja przypuszczam, że będzie chodziło o żaden reset oczywiście, o taki przegląd spraw, łącznie z najtrudniejszymi. Biden już wczoraj powiedział, że będzie mówił bardzo otwarcie i jasno o tym, czego oczekuje się od Rosji, gdy chodzi o respektowanie praw człowieka, wolności, a więc nie tylko w Rosji, pewnie także i dookoła, w tym na Białorusi. Ale jednak Amerykanom zależy na uspokojeniu relacji z Rosją. Oni chcieliby mieć tutaj więcej przewidywalności, mniej niespodzianek, po to, żeby móc się bardziej skoncentrować na Azji. Europa z kolei musi się skupiać na Rosji, bo to jest nasz bezpośredni sąsiad, który prowadzi wojnę z innym bezpośrednim sąsiadem Unii Europejskiej, czyli z Ukrainą. I tutaj Unia Europejska może oczywiście robić więcej niż do tej pory. Zobaczymy, czy się zdecyduje. Panie, ja za pół godziny jadę do Parlamentu Europejskiego, żeby oficjalnie podpisać kilkadziesiąt poprawek do raportu na temat Rosji. Dzisiaj w południu upływa termin. Będziemy tym raportem zajmowali się na sesji plenarnej w Parlamentu w czerwcu, a we wrześniu będziemy go głosowali. To jest niezwykle krytyczny dokument, który pokazuje, co powinno się robić. Tam się znajdzie między innymi poprawka moja,
która mówi, żeby Rosja miała świadomość, że jeżeli będzie nadal dopuszczała się łamania prawa, to na przykład Unia Europejska może wprowadzić taki system ograniczania importu ropy i gazu z Rosji o określony procent rocznie. My kupujemy w Rosji te surowce za ponad 300 miliardów euro rocznie. Redukcja o 5% to jest strata dla pana Putina rzędu 15 miliardów euro. Mhm. To jest w zasięgu naszych możliwości, tylko czy będzie jednomyślność? No właśnie o to chodzi, Rosja, panie premierze, no bo zawsze wraca ten argument, największy gracz Unii Europejskiej, czyli Niemcy, budują Nord Stream z Putinem, którego nikt nie jest w stanie powstrzymać tak naprawdę, tej budowyż. Więc teraz pytanie, że zawsze no, jest polityka versus pieniądze, no i niestety pieniądze z reguły wygrywają. Proszę pani, tak, no to jest niestety smutna prawda, że taka alternatywa ciągle się pojawia czy powraca. Nie powiem ani jednego słowa w obronie Niemców i tej inwestycji bałtyckiej. 18 lat temu, kiedy pojawiły się plany budowy pierwszej nitki, powiedziałem Joszce Fischerowi, ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych Niemiec, że to jest poważny błąd i to będzie poważny problem między naszymi krajami, ponieważ Niemcy lekceważyli bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dzisiaj już nie tyle chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski czy Europy, bo realia się zmieniły. Dzisiaj konsumenci decydują na rynku gazu, ale na przykład Ukraina może dostać bardzo mocno po kieszeni. Niemcy i Unia Europejska będą musiały jakoś na to w przyszłości reagować. Natomiast nie chodzi tylko i wyłącznie o Niemcy, ale na przykład takie kraje jak Węgry czy Grecja dzisiaj nie są entuzjastami twardszej polityki wobec Rosji. To jest problem. Problem w braku jedności, a tymczasem, panie premierze, lider włoskiej Ligi Matteo Salvini zapowiedział utworzenie w Parlamencie Europejskim nowej politycznej frakcji, nowej siły politycznej. Mają się na nią składać Tożsamość i Demokracja, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, a także Europejska Partia Ludowa. Do nowej grupy mieliby należeć politycy oczywiście Prawa i Sprawiedliwości oraz węgierskiego Fideszu Viktora Orbana właśnie. Jak to zmieni układ sił, pana zdaniem, i czy w ogóle w Parlamencie Europejskim? Jak niebezpieczna lub też dobra, bo nie wiem jaka jest pana ocena, jest to inicjatywa? Pani wymieniła tam Europejską Partię Ludową. To jest jakaś pomyłka, bo EPL, która jest największą frakcją, oczywiście by do tego nie wchodziła. Natomiast wszystkie te nacjonalistyczno-prawicowe ugrupowania, grupy polityczne plus bezdomny w tej chwili Fidesz rzeczywiście od jakiegoś czasu o tym mówią. Nie wykluczam, że to stworzą. Byłaby to wtedy jedna z największych grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Ale póki co tego nie zrobiono i to nie jest łatwe, dlatego że na przykład PiS jest głównym rozgrywającym w takiej grupie politycznej EKR, ECR. Dzięki temu, że mają tam silną pozycję, dzięki temu, że to jest bodajże w tej chwili trzecia czy czwarta grupa polityczna pod względem wielkości, mają bardzo dużo czasu na wystąpienia. W parlamencie to się wszystko proporcjonalnie dzieli. I PiS jest niezwykle uprzywilejowany. Jeżeli by PiS wszedł do jakiejś większej grupy, to oczywiście jego pozycja relatywnie by uległa ograniczeniu i nie mógłby posługiwać się Forum Parlamentu Europejskiego jako swoim instrumentem w stopniu takim, w jakim to do tej pory robi. Więc nie będzie to proste. Ponadto pamiętajmy, że Fidesz to jest na przykład partia prorosyjska. Nie sądzę, żeby PiS-owi było łatwo się z tym jednoznacznie pogodzić. Salvini to jest polityk podejrzewany o przyjmowanie łapówek rosyjskich. W związku z tym to jeszcze daleka panie droga. Znaczy, z jednej strony być może słowo wyjaśnienia. Ja o tej Europejskiej Partii Ludowej wspomniałam w kontekście cytatu Matteo Salviniego, bo on o Europejskiej Partii Ludowej sam osobiście wspomniał, mówiąc prawdopodobnie o jakichś pojedynczych politykach. No tak się domyślam. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tą ewentualną prorosyjskość Viktora Orbana, no prawda jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość to bardzo silnie związane jest z Viktorem Orbanem. No i ostatnio spotkania były także z Matteo Salvinim. Więc z jednej strony mamy takie oficjalne stanowisko PiS-u antyrosyjskie, ale ta praktyka idzie w zupełnie innym kierunku. Nie ma pan takiego wrażenia? No tak, oczywiście. Przecież ja mam wrażenie, że to jest tak, że oni się zgadzają ideologicznie. To są ludzie, którzy niszczą demokrację liberalną i oni są zgodni w swoim antyeuropejskim nastawieniu. Oni rzeczywiście nie chcieliby, żeby Unia Europejska była silnym politycznym ugrupowaniem. Pewnie są różne motywy takiej postawy. Ja właśnie nie wykluczam w przypadku Saliniego, że to jest po prostu agent wpływu rosyjski, nawet za pieniądze rosyjskie. Natomiast Orban robi to jako taki cwaniak. On robi interesy. Rosjanie mu finansują za 10 miliardów euro nową elektrownię atomową. On pozwala Rosjanom budować gazociąg od południa, tak zwany South Stream.
i w ten sposób wprowadza gaz rosyjski od południa Europy, także omijając Ukrainę. No, ale z drugiej strony on nie jest jakby prorosyjski ideowo. I PiS, jak wiadomo, jest i politycznie, i ideowo antyrosyjski. I to jest pewien problem. No, liderzy PiSu muszą uczciwie dokonywać wyboru. Mm-hmm. Panie premierze, jeszcze jedna rzecz dotycząca właśnie działalności Zjednoczonej Prawicy. Mija już miesiąc, od kiedy Krajowy Plan Odbudowy został złożony do Komisji Europejskiej. Na razie jakieś takie nieoficjalne informacje od kilku dobrych dni pojawiają się związane z tym, że no, niezbyt dobra ocena Komisji jest tegoż właśnie planu, że pewne rzeczy trzeba będzie czy poprawić, czy uzupełnić, czy zmienić. Tego jeszcze nie wiemy. Czy w Parlamencie Europejskim wśród polskich europarlamentarzystów mówi się coś na temat oceny właśnie tego Krajowego Planu Odbudowy przygotowanego przez Zjednoczoną Prawicę? Nie, na razie nie. Nie ma tutaj jeszcze rozmów. Jak wiadomo, polski rząd zwrócił się o przedłużenie terminu rozpatrywania przez komisję, tego wstępnego rozpatrywania tego polskiego planu. Parlament Europejski ostatnio przyjął przytłaczającą większością głosów rezolucję zwracającą się do komisji o przekazywanie informacji pozwalających parlamentowi na ocenę tych krajowych planów i ich realizacji. PiS się temu sprzeciwił jako jedyna delegacja narodowa w Parlamencie Europejskim, co daje podstawy do różnych rozważań. I na razie Parlament Europejski się tym nie zajmuje. No, ale jak wiadomo, ten plan powstawał w ogromnym pośpiechu, co z jednej strony było obiektywne. Wszyscy robili w pośpiechu, tylko przy bardzo ograniczonych konsultacjach społecznych. Ja myślę tutaj także o biznesie, myślę o organizacjach związkowych, społecznych i tak dalej, i tak dalej, o nauce. W związku z tym prawdopodobieństwo, że to jest po prostu coś, co udało się tak pozagarniać, pozbierać mechanicznie, niekoniecznie bardzo spójnie, jest wysokie i w związku z tym problemy też mogą być. No właśnie, to jest kolejny temat. Jeszcze pytanie, panie premierze, o to, co się pojawiło dziś, chyba w nocy. No, informacja, myślę, która wstrząsnęła nie tylko polityką europejską, ale w ogóle światową. Okazało się, że duńska wojskowa służba wywiadowcza umożliwiła Amerykanom podsłuchiwanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz czołowych polityków francuskich, norweskich i szwedzkich. Ujawnił to wczoraj duński nadawca radiowo-telewizyjny. Pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje i o co w ogóle chodzi, bo przypuszczam, że ci, którzy nie zajmują się jakoś bardzo wnikliwie polityką zagraniczną, kwestiami dyplomatycznymi, nie do końca wiedzą, o co chodzi. Dlaczego Amerykanie na przykład chcieli podsłuchiwać Angelę Merkel? Gdyby pan mógł skomentować całą tę sytuację i opowiedzieć, o co chodzi, bo myślę, że zwykły człowiek kompletnie tego nie rozumie. No zaraz, no sojusznicy, po co się wzajemnie podsłuchiwać? Proszę pani, ja tej informacji jeszcze nie zauważyłem, przyznaję. Natomiast to, że Amerykanie podsłuchiwali Angelę Merkel, było wiadomo już za Baracka Obamy i on musiał przełknąć gorzką pigułkę. On musiał nawet w jakiś sposób przeprosić Merkel, kiedy Amerykanów po prostu złapano za rękę w cudzej kieszeni. No to, że wszyscy wszystkich podsłuchują, nie jest aż takim ogromnym zaskoczeniem. Po prostu chcą wiedzieć. Natomiast, że robiono to w odniesieniu na przykład do szefowej rządu jednego z najbliższych sojuszników, no samo w sobie jest kompromitujące. Także mnie nie zaskakuje, że jeśli tylko ktoś ma techniczne możliwości, to próbuje. Natomiast tak, rzeczywiście jak się to ujawnia, to jest to powód do poważnego, dużego zakłopotania. Nie będzie miało to istotnego wpływu na rzeczywiste relacje. O właśnie, to chciałam zobaczyć. Nie będzie miało, pana zdaniem? Nie będzie miał. Oczywiście mogą się pojawić jakieś wypowiedzi, komentarze, krytyka, przeprosiny i tak dalej, ale to nie wpływa na interesy. Panie premierze, czy my jeszcze powinniśmy się, albo już powinniśmy się bardzo niepokoić tym, że właściwie nie ma żadnych relacji między Joe Bidenem a polskim prezydentem Andrzejem Dudą? Wiemy oczywiście, jakie były okoliczności wyboru, kwestie gratulacji, czekania na oficjalne wyniki. No, nie musimy do tego wracać, no ale jednak wypadało chyba by, żeby po tych kilku miesiącach no, jakaś relacja, perspektywa spotkania, czy chociażby rozmowa telefoniczna się odbyła w tej sprawie. Czy jest tak, jak twierdzą niektórzy przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, że dziennikarze zbyt dużą wagę przywiązują do tego typu gestów właśnie? Nie, dziennikarze w tym przypadku nie przesadzają, dlatego że strona amerykańska robi to świadomie. To nie jest przypadek. Terminy rozmów, kontaktów, kolejność w przypadku Bidena miały duże znaczenie. Robiono to całkowicie świadomie i Duda jest po prostu ewidentnie pominięty. To jest w jakim stopniu problem osobisty Dudy.
Dobrze byłoby, żeby się zastanowił, jak jest postrzegany on, jego wypowiedzi, jego zachowania. To lizusostwo wobec Trumpa, ten dwuznaczny stosunek do wyników wyborów prezydenckich w USA, no to wszystko się liczy. Niestety, ponieważ Duda jest prezydentem Polski, to w jakim stopniu to wpływa też na klimat naszych relacji, chociaż one są zdecydowanie głębsze niż relacje między szefami państw. Chciałem powiedzieć rządów, no ale w Stanach Zjednoczonych oczywiście konstytucyjnie wygląda to trochę inaczej. Więc ja przypuszczam, że współpraca polsko-amerykańska w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach gospodarczych będzie się rozwijała bez poważniejszych zmian. Natomiast no już takiego buzi-buzi, Fort Trump, podpisywania czegoś na stojąco przy biurku nie będzie. I z tym się trzeba liczyć. Niedługo ma się pojawić w Warszawie nowy ambasador Stanów Zjednoczonych. Jak wiadomo, są spekulacje, że to będzie syn Brzezińskiego, Mark. To jest demokrata, który bardzo krytycznie wypowiadał się o sytuacji w Polsce, o naruszeniach praworządności. Był i pozostaje doradcą Bidena. To może być bardzo istotne dla realnych, codziennych stosunków politycznych. I na koniec naszego spotkania chciałabym jeszcze pana namówić na krótką analizę tego, co się dzieje, jeśli chodzi o polską scenę polityczną, a właściwie tę opozycyjną część. No bo sytuacja, delikatnie mówiąc, w bałaganie. Platforma Obywatelska usuwa swoich członków za krytykę, traci 50% poparcia, przywództwo Borysa Budki podważane. Lewica z kolei rozmawia z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie Funduszu Odbudowy. Kłopoty emocjonalne i werbalne Włodzimierza Czarzastego. Dalej mamy Polskie Stronnictwo Ludowe, które jednocześnie trochę z Jarosławem Gowinem chce współpracować, trochę tego nie robi. No totalny bałagan, jakieś takie przesilenie, mam wrażenie, jeśli chodzi o polską opozycję, następuje. Pytanie, jak pan to widzi w najbliższym czasie? Czy polska opozycja zdąży się pozbierać do ewentualnych wyborów? 2023 wiemy, no to jeszcze niemal 2 lata, więc całkiem sporo, choć z drugiej strony wcale nie do końca. No ale ciągle jak bumerang wraca też ten temat przedterminowych wyborów, Narodowego Polskiego Ładu i tego, że ewentualnie Jarosław Kaczyński rozpisałby te wybory wcześniej, czyli wiosną 2020 roku. Mówiąc krótko, jak bardzo i czy w ogóle jest pan zaniepokojony tym, co dzieje się w polskiej opozycji w tej chwili, na polskiej opozycji? No tak, oczywiście. Każdy z tych elementów, o których pani wspomniała, można było poddać analizie, ale nie czas i sens to robić w tej chwili. Ja bym powiedział tak. Dzisiaj czytałem bardzo interesujący wywiad z burmistrzem Budapesztu, który wyrasta na lidera całej zjednoczonej opozycji węgierskiej. To od lewicy po konserwatystów, umiarkowanych konserwatystów. Oni jesienią tego roku będą przeprowadzali w obrębie całej demokratycznej opozycji prawybory lidera. Tego, który będzie stał na czele opozycji walczącej z Fideszem w wyborach parlamentarnych, które przypadają na Węgrzech, zdaje się, mniej więcej wtedy, co u nas, może trochę wcześniej. Polska opozycja powinna patrzeć na to, co robi w tej chwili węgierska opozycja. Węgierska opozycja niedawno wygrała w dużej części miast w wyborach samorządowych, dlatego że była zjednoczona. To jest przedszkole polityczne. Polska opozycja ma się zjednoczyć, jeżeli nie chce ponosić współodpowiedzialności politycznej za dalsze rządy PiS-u, które niszczą nasz kraj. I mam nadzieję, że no chociażby właśnie ta pozytywna lekcja węgierska w tym przypadku da coś do myślenia. Nie wiem, skąd te nadzieje u pana, panie premierze. Znaczy wszyscy mówią, nie ma szansy na jedną listę. PSL to wyklucza. Platforma no, pożarła się, przepraszam za potoczność sformułowania, ale inaczej nie da się tego nazwać, z lewicą przy okazji Funduszu Odbudowy. Ja naprawdę też sobie to obserwuję z boku. Ja nie widzę szansy na to, żeby była jakakolwiek jedność na polskiej opozycji. Oni nie wyciągają wniosków z niczego w tej kwestii. Proszę pani, chociaż to, co pani mówi, brzmi realistycznie, nie mogę się z panią zgodzić, bo to oznaczałoby, że trzeba wyemigrować z kraju, jeżeli nie chce człowiek na co dzień się irytować tym, co robi władza publiczna, władza fatalna. Więc no, należy wierzyć, że jednak zdrowy rozsądek zwycięży, że chociażby elementarne rozumienie własnego, także osobistego interesu, jeżeli ci obecni przywódcy partyjni będą się żarli ze sobą jak dzieciaki w piaskownicy, jeżeli w ten sposób dopuszczą do kolejnego zwycięstwa PiS-u, to ryzykują, że zostaną zmieceni kiedyś z polityki całkowicie, ze sceny politycznej i będą zawstydzeni do końca swojego życia politycznego czy aktywności politycznej za to, czego nie potrafili zrobić, a co było koniecznością. No widzi, ale widzi pan w polskiej opozycji kogoś, kto na swoje barki to by wziął i udźwignął przede wszystkim?
Tak, oczywiście. No, ja co prawda uważam, że raczej zawsze trzeba działać w jakiejś grupie, ale jest ten Trzaskowski, który tutaj się nasuwa sam przeście. No. On jest troszeczkę takim lustrzanym odbiciem wspomnianego przeze mnie burmistrza Budapesztu. Boris Johnson kiedyś był burmistrzem Londynu i wybił się na pozycję lidera politycznego w skali kraju. To jest dobra pozycja startowa, szef stolicy. On jest w stanie wykorzystywać także to stanowisko nie tylko do dobrego zarządzania stolicą, ale do bycia obecnym na krajowej scenie politycznej. Tylko żeby mu się zechciało i żeby się wziął do roboty. Na takim bezrybiu, jakim jest dzisiaj opozycja, i Trzaskowski duża ryba. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, panie premierze, za to spotkanie. Włodzimierz Cimoszewicz, eurodeputowany, były premier. Pozdrawiamy, dużo zdrowia i do zobaczenia następnym razem. Dobrego dnia. Dziękuję, do widzenia. Dzięki. I już za chwilę będzie odpowiedź ze strony Platformy Obywatelskiej. Tomasz Siemoniak, państwa gościem dosłownie za kilka minut, ale zanim do rozmowy z Tomaszem Siemoniakiem przejdziemy, to przypomnijmy sobie, jak krytycznie w tej chwili Zjednoczona Prawica ocenia opozycję, no i jak także opozycja wewnątrz swojego tego całego układu wzajemnie siebie krytykuje, między innymi za to głosowanie, które ostatnio Koalicja Obywatelska przegrała w Senacie. Miało nie być rządu, a dzisiaj widać, że ta opozycja jest, proszę pani, rozchwiana kompletnie, nawet po wczorajszym głosowaniu w sprawie preambuły. Po prostu taka jest opozycja, jaka jest. Proszę się nie martwić o Zjednoczoną Prawicę. Spokojnie będzie funkcjonowała do 2023 roku. Ja to pani mówię, a potem kolejne 4 lata, bo opozycji dzisiaj nie ma takiej, która mogłaby przejąć władzę. Głosowanie wczorajsze wieczorne pokazało to najdobitniej. Żal mi ludzi, którzy głosują na opozycję. Niezależnie od tego, że się nie zgadzamy często w poglądach, ale przecież tam jest także bardzo wielu uczciwych ludzi. I oni rzeczywiście wierzą w to, że może upaść projekt Zjednoczonej Prawicy i to się im wciska od 6 lat. Ja pani jeszcze mówię, jeszcze się 2 lata będzie wciskało, nic się nie zmieni, a potem kolejne 4 lata. Dziękuję. Mam łajać u pani w programie polityków Platformy, że dwóch gości się zatrzasnęło w windach, czy toaletach, czy nie tablety nie zadziałały? No po co? No i co mi z tego przybędzie? Źle zrobili, głupio zrobili, jedziemy do przodu. Może PSL powinien mieć więcej wpływu na wiele rzeczy, bo jak my organizujemy kandydata na rzecznika, to nawet PiS jesteśmy w stanie do tego. Mówi pan teraz, jakby się czuł liderem opozycji. A nie czuję się kompletnie liderem, nie ubiegałem się. Ci, co czują się liderami, to wie pani, gdzie są. Gdzie jest Ryszard Petru? Ryszarda Petru nie ma, ale jest Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No i co pan odpowie Michałowi Wójcikowi, który mówi, że będziemy rządzić dlatego, że opozycji dzisiaj nie ma i że żal mu wszystkich wyborców, którzy właśnie na opozycję głosują lub też chcieliby głosować, bo jesteście totalnie nieudolni. Co pan na to? No tak krzyczał pan minister, że aż musiałem przyciszyć tutaj transmisję państwa, bo nie dało się tego spokojnie słuchać. No jak tak ktoś krzyczy, to znaczy, że coraz bardziej się robi nerwowy i zaklina rzeczywistość pęknięcia podziały Zjednoczonej Prawicy. Nie mają tutaj wiele wspólnego z tym, co się dzieje w opozycji. I to jest takie zaklinanie rzeczywistości. Widać te rozbieżne interesy, te ciągłe konflikty i to jest bardzo poważna sprawa, bo widać, że tym trzem partiom, które są Zjednoczonej Prawicy, coraz trudniej jest cokolwiek uzgodnić. Różnie myślą o różnych sprawach, więc ja się nie dziwię, że te nerwy rosną. Ja uważam, że niezależnie od tego, jakich problemów można szukać po stronie opozycyjnej, to PiS przekroczył tę granicę, po której wiadomo, że następnych wyborów już nie wygra po prostu, bo widać brak pomysłu, zużycie, gdzie jest Nowy Ład, czy Polski Ład sprzed tygodnia, gdzieś się rozszedł po kościach. Widać konflikty, problemy, niezdolność uzgodnienia czegokolwiek. Panie ministrze, znaczy absolutnie tutaj, jeśli chodzi o kłopoty Zjednoczonej Prawicy, ja nie mam zamiaru o tym dyskutować czy spierać się z panem. Natomiast, no przepraszam, oczekuję także, że pan, no jako wiceprzewodniczący największej partii opozycyjnej, pokaże pomysły Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, pomysły na to, jak wyjść z tego impasu, jak poradzić sobie, jeśli chodzi o ten bałagan na opozycji. Zapytam na początek, jakie konsekwencje mają państwo zamiar wyciągnąć wobec dwóch senatorów, przez których przegrywają
przegraliście głosowanie w sprawie preambuły do Funduszu Odbudowy. Przecież mówiliście o tym kilka ostatnich tygodni, po czym nie udało się wygrać głosowania. No przecież to jest po prostu naprawdę polityczne przedszkole, jak to powiedział przed chwilą Włodzimierz Cimoszewicz. Władze klubu będą wyciągać wnioski, natomiast sami senatorowie przeprosili, wzięli na siebie winę. No ale co z tego, że przeprosili, panie ministrze? Na konferencję prasową wyszedł marszałek Grodzki, przewodniczący grupy senatorskiej Marcin Bosacki. Nikt się tutaj nie chował, nikt nie ukrywał. Popełnili błąd, poważny błąd i ponoszą tego konsekwencje ale polityczne. Ale jakie konsekwencje? Myślę, to, czego, no, powszechne potępienie i powszechne przekonanie, że zrobili źle i że zachowali się nieodpowiedzialnie, więc myślę, że jakakolwiek to będzie kara, czy finansowa, czy taka kara porządkowa, ale będzie to jakaś kara w ogóle, spotkało. Czy nie? Ja sądzę, że tak, ale ja nie jestem we władzach klubu. Wiem, że władze klubu to rozważają. Natomiast no, przecież tutaj najgorsza kara już ich spotkała. Przecież oni musieli się zmierzyć z ogromnym gniewem koleżanek, kolegów, swoich opinii publicznej. A jak widać, to nie są osoby, które cokolwiek kombinowały, tylko po prostu pomyliły się, nie dopatrzyły. Więc no, jak no mówię, dobrze, wszystko, panie co ministrze, złe już ich spotkało. Ja to wszystko rozumiem. Znaczy, człowiek błądzi, popełnia te błędy, ma do tego prawo. Tylko no, widzi pan, wy jesteście w tej chwili też trochę pod ostrzałem. No bo badania opinii publicznej wskazują, że wasze notowania lecą na łeb, na szyję. I teraz powinniście pokazać no, szczególnie jedność i siłę w tej sytuacji, prawda? A tutaj mamy takie, a nie inne głosowanie w Senacie. Od razu przypomina się znowu coś, za co państwo przepraszali, czyli kwestię tego, że zabrakło waszych posłów, kiedy można było postawić przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobrę. No to było kilka dobrych lat temu, ale no przypominają się takie sytuacje, w których znowu się mówi, no przepraszamy, no rzeczywiście to się nie powinno było zdarzyć. No ale się zdarzyło, panie ministrze. I teraz zastanawiam się, czy wy jesteście w takim momencie politycznym, że możecie sobie pozwalać na tego typu wpadki. Oczywiście, że nie możemy sobie pozwalać, natomiast zwrócę uwagę, że w innych ważnych głosowaniach, też takich, które były na krawędzi, senatorowie nie zawiedli. Mówię tutaj o odrzucaniu partyjnych kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich. Mhm. Jak mówię, źle się stało, muszą być z tego wnioski wyciągnięte, mniej zdalności, bo powinni senatorowie być na sali czy salach i fizycznie głosować. Taka sytuacja by nie miała miejsca, nie byłoby problemu z łącznością. Więc to jasne, że ja nie mówię, że to jest dobrze, to jest źle. Natomiast nawet jak się jest w trudniejszej sytuacji, to rozpamiętywanie błędów, rozdrapywanie ran nie ma sensu. Trzeba iść do przodu i zastanawiać się, co teraz dalej. No a co teraz dalej? Dobrze, to ja przystanę na te pana propozycje. Co teraz dalej? W jak trudnej sytuacji jest Platforma i co dalej? No przedstawiliśmy w ostatnich miesiącach i plan polityczny, to była koalicja 276, czyli jednoczenie opozycji. I, ale nieważne, ważna jest idea i ta idea stoi za kandydatem. Ale żeby ideę zrealizować, panie ministrze, to trzeba mieć uzgodnienie z partnerami, no przecież... Ale pani redaktor, jeśli polityk zgłasza pewien plan, pewną ideę i wyciąga rękę, to nie musi wszystkiego konsultować. Ważna jest praktyka. Praktyką jest wspólny kandydat opozycji na prezydenta Rzeszowa. Praktyką jest wspólny kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich. I to jest właśnie coś, co jest ważniejsze niż jakieś zebrania liderów, na których się różne rzeczy mówi. Przedstawiliśmy także w trzech krokach. Po pierwsze, receptę na kryzys, jak wyjść z problemów gospodarczych. Po drugie, jak postępować z pandemią, zdrowiem, służbą zdrowia i przedstawiliśmy plan polityki zagranicznej. To są tylko ostatnie 3 miesiące, więc to nie jest tak, że my nic nie robimy i tylko od wpadki do wpadki, bo ktoś się nie połączył na głosowaniu. A propos Rzecznika Praw Obywatelskich, Jarosław Gowin dzisiaj w Super Ekspresie mówi tak. Okoliczności wystawienia dwojga kandydatów na rzecznika będą kiedyś przedmiotem badań historyków i zapewniam, że wyjdą na jaw bardzo zaskakujące okoliczności. Czy w związku z tym, że macie wspólnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, profesora Wiącka, to pan wie, o jakich okolicznościach może mówić Jarosław Gowin? Nie wiem, o jakich okolicznościach. Czerpię tę wiedzę z różnych wystąpień publicznych. Ja rozumiem, że Porozumienie miało taką obietnicę od prezesa Kaczyńskiego, że po upadku kolejnych kandydatur następna to będzie wysunięta przez Porozumienie. Porozumienie
wysunęło profesora Konopczyńskiego i zostało pokazowo zlekceważone przez PiS, więc być może to ma Jarosław Gowin na myśli. Ja się bardzo cieszę z tego, że jest taka kandydatura, tutaj duża zasługa PSL-u, bo oni tę inicjatywę podjęli, która większość opozycji i samego wicepremiera Gowina przyciągnęła do podpisu. To bardzo dobry znak. Może właśnie też i w obozie rządzącym zacznie dojrzewać taka myśl, że nie wszyscy to muszą być swoi partyjni nominaci, że warto czasem mieć niezależne instytucje. To boli, tak jak boli ich teraz Marian Banaś, który się uniezależnił, ale państwo się składa z pewnego balansu różnych instytucji, które nie są zależne od jednej partii. No, na tym polega demokracja i praworządność, więc myślę, że w Zjednoczonej Prawicy no, przeżyli jakoś pana Adama Bodnara, świetnego rzecznika, więc naprawdę świat się nie kończy, jeżeli kandydat do opozycji zostanie rzecznikiem praw obywatelskich. I bardzo się będę cieszył, jeśli Jarosław Gowin będzie w takim kierunku działać. A jak Koalicja Obywatelska zagłosuje w sprawie senator Lilii Staroń? Odrzuci tę kandydaturę? Ja sądzę, że tak, bo poparliśmy kandydaturę profesora Wiącka, a pani Lidia Staroń, przy całym szacunku, była kiedyś w Platformie, współpracowaliśmy, jest kandydatką PiS-u, więc tutaj niech się PiS o to martwi. My mamy swojego kandydata i będziemy jego na pewno popierać. Panie ministrze, jak wygląda w tej chwili sytuacja w Platformie Obywatelskiej? Po tym całym zamieszaniu z krytyką Borysa Budki, po no, bardzo mocno spadających sondażach w ciągu tego ostatniego półtora roku o 50% niemalże po wyrzuceniu Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego, którzy zresztą podobno idą właśnie do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy rzeczywiście w tej chwili jest jeszcze zaufanie do przewodniczącego Borysa Budki? Ja wiem, że zaraz pan mi powie, że nie chcę pewnie oficjalnie już w tej chwili w mediach rozmawiać na temat wewnętrznej sytuacji w Platformie. No, niemniej to są bardzo poważne pytania wiążące się z ewentualnymi konsekwencjami, które Platforma może ponieść z powodu przywództwa takiego, a nie innego Borysa Budki właśnie. Jak pani się słusznie domyśla, jestem przeciwnikiem medialnej rozmowy o wewnętrznych problemach. Mieliśmy blisko 2 tygodnie temu posiedzenie parlamentarzystów Platformy i tam powiedzieliśmy sobie szczerze różne rzeczy i przede wszystkim to, że trzeba działać, trzeba robić swoje, że jeżeli będziemy się pogrążać w jakichś wewnętrznych wojnach czy wojenkach, to jest zupełnie bez sensu. Więc sądzę, że wszyscy, jakiekolwiek mają zdanie o poszczególnych osobach z kierownictwa i kierunku, dokładnie to przyjęli. Proszę zobaczyć, że ustała ta medialna niedobra dyskusja. Panowie Paweł Zalewski, Ireneusz Raś złożyli odwołanie do sądu koleżeńskiego. To znaczy zależy im na tym, żeby wrócić do Platformy. Raczej nie są w drodze do nikogo. Więc ja myślę, że czerwiec, który przed nami, który się zaczyna jutro, będzie tutaj ważny bardzo, bo pewne działania podejmiemy. Są wybory w Rzeszowie. Myślę, że wybór RPO to też jest istotny fakt polityczny. Naprawdę to nie jest tak, że w tym momencie dla nas, dla ludzi Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej najważniejsze jest to takie wewnętrzne przeciąganie liny. A Partii Demokratycznej no jest tak, że ludzie się nie boją krytykować, ludzie się nie boją dyskutować. Ja nie wiem, czy ta decyzja o wyrzuceniu pana Rasia i Zalewskiego to jest idealny przykład Partii Demokratycznej i to, że to nie jest PiS, bo postąpili państwo dokładnie tak, jak w PiSie się postępowało wielokrotnie. No ale pani redaktor, jeżeli ktoś wprost kwestionuje przywództwo, można mówić, że ktoś popełnia błędy, że ma inny pomysł, natomiast wprost kwestionowanie przywództwa i wzywanie do jego zmiany, do zmiany przewodniczącego jest przekroczeniem granicy. Ja nie znam żadnej instytucji prywatnej czy państwowej, w której by na to pozwalało. Panie ministrze, a pan uważa, że Zalewski i Raś... Ten sąd koleżeński rozpatrzy tę Pana zdaniem sprawę. Oni powinni dostać jeszcze jedną szansę, czy nie? Pana zdaniem, wiceprzewodniczącego partii tak, Tomasza Siemoniaka, ja tak? Ja uważam, że to zależy od nich. Jeżeli oni chcą, jeżeli oni przeproszą za niektóre swoje sformułowania, no bo przecież
szły za daleko, tutaj chyba wszyscy się do tego zgadzają, powinni oczywiście dostawać szansę. To wartościowe osoby, które wiele wnosiły, wnoszą i mam nadzieję wniosą do polskiej polityki. Ja nie wiem, czy pan słyszał końcówkę mojej rozmowy z premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem, ale on mówiąc o opozycji postawił taką tezę, że jedyną nadzieją jest Rafał Trzaskowski. Zgadza się pan z taką teorią, z taką tezą? Nigdy nie jest tak, że w jednej osobie jest cała nadzieja. Oczywiście, ja to mówię wielokrotnie publicznie, jest wielką nadzieją i wielką lokomotywą dla opozycji, ponieważ jest politykiem, który cieszy się największym zaufaniem w opozycji. Kilka miesięcy temu uzyskał bardzo dobry wynik w wyborach prezydenckich. Jest prezydentem Warszawy i ma ogromny potencjał, więc zgadzam się z Włodzimierzem Cimoszewiczem, ma absolutnie rację. To jest nasza głowa w tym i w Platformie, i w Koalicji Obywatelskiej, i w opozycji. Jak najlepiej to wykorzystać, jak ustawić tę lokomotywę na początku pociągu. Mm-hmm. Tylko pytanie, jak ten potencjał Rafał Trzaskowski wykorzysta, bo no, oczywiście możemy mydlić sobie oczy, ale to wygląda tak, panie ministrze, jakby Rafał Trzaskowski tworzył jakąś własną inicjatywę, z której nie wyklucza Platformy Obywatelskiej. Ale to będzie zdecydowanie szerszy projekt. Nam potrzeba szerszych projektów, już Koalicja Obywatelska czy Europejska, dzięki której premier Cimoszewicz jest parlamentarzystą europejskim. To były te próby poszerzania i tutaj akurat sądzę, jeśli różnimy się w rozmaitych kwestiach w Platformie, co do tej, że trzeba się rozszerzać, pozyskiwać nowych ludzi, nowe środowiska, różnicy zdań nie ma. I Rafał Trzaskowski, który odwołuje się do młodych, przecież 3/4 wyborców między 18 a 30 rokiem życia jego poparło w wyborach prezydenckich, nie prezydenta Andrzeja Dudę, to jest to znakomity plan i my musimy się umieć w to wpisać, umieć odczytywać rzeczywistość i to, że Trzaskowski jakby ciągle mobilizuje, ciągle mówi rzeczy, które no, mogą kogoś tam denerwować, to jest bardzo dobrze. No, taki niepokój w polityce jest potrzebny, od tego się biorą zwycięstwa, od takiego głodu działania. I ja naprawdę niczego złego w tym, że zbierze się kampus z młodymi ludźmi pod Olsztynem. Ale jest pan w sierpniu, pewny, że to skończy się tylko na kampusie z młodymi ludźmi, panie ministrze? Ja pytam wprost o to, czy Rafał Trzaskowski nie buduje innej inicjatywy politycznej, mówiąc oczywiście, że zaprasza Platformę, natomiast on idzie dalej, poza Platformę już w tej chwili. Ale samorządowcy, których zaprosił, w większości byli poza Platformą i do tej pory, tak? Także jakoś tam z nami oczywiście współpracowali, natomiast to jest trudne. Ja to mówiłem kilkukrotnie Rafałowi Trzaskowskiemu, że jak pogodzić tutaj czasami sprawy i rzeczy i kierunki, które są trudne do pogodzenia, bo prezydent dużego miasta, który szedł z własnego komitetu, on nie chce być partyjnie klasyfikowany, ale jeśli podziela te same wartości, jeśli wspiera opozycję, to jest bardzo dobrym partnerem. Dziś ruch Rafała Trzaskowskiego składa się z samorządowców, którzy z nami blisko współpracują, którzy mają nasze poparcie, którzy są często bezpartyjni, a czasami nawet są, tak jak prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słanieska jest członkiem SLD, ale z nią od lat świetnie współpracujemy. Także jeśli ja bym miał namawiać kogoś w Platformie do tego, żeby bać się tego, co robi Trzaskowski, to byłoby absurdalne. Niech się podejmuje inne inicjatywy, tak, a nie tylko knuje gdzieś w jakimś oddaleniu, mówiąc, że to niedobrze, że ktoś coś robi. Jak ktoś coś robi, jest zawsze dobrze. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej. Dobrego dnia panu życzę, panie ministrze, i do zobaczenia. Dziękuję wzajemnie. Dzięki. Do widzenia. I to wszystko w dzisiejszym poniedziałkowym superraporcie. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zapraszamy na jutro. Wracamy do państwa o godzinie 8:57. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się nisko. Dobrego słonecznego dnia. Teraz już zapraszamy państwa na raport z anteny. Marta Kiermasz zebrała już dla państwa najświeższe informacje. Także proszę jeszcze z nami zostać tych kilka minut na raport z anteny. Ja mówię państwu do jutra. Proszę łapać słońce i pamiętać o tym, że w czwartek dzień wolny. To jakoś tak pomoże znieść poniedziałek.
został zatrzymany, usłyszał też zarzuty. Dawid J. jest podejrzewany o zabicie poszukiwanej od tygodnia nastolatki. Szczepienia dzieci już w czerwcu, nie jest to wykluczone, będzie im podawany preparat Pfizera. Dłużej z rodziną w Opalenicy. Polscy piłkarze w towarzystwie najbliższych szykują się do rozgrywek. Szczegóły na koniec. Zarzut zabójstwa dla 29-latka, który został zatrzymany w sprawie zaginięcia i śmierci poszukiwanej od tygodnia 18-latki. Ciało dziewczyny znaleziono w lesie pod Kamieniem Pomorskim. Chwilę później zatrzymano mieszkańca Sulikowa, Dawida J. Któremu prokurator przedstawił zarzut, a więc mamy postępowanie przeciwko, który to w związku z postawionym zarzutem złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Mówiła Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Dawid J. już w 2006 roku trafił do poprawczaka za zgwałcenie i zabicie koleżanki ze szkoły. Przypomnę, 18-letnia Magda wyszła z domu tydzień temu. Skuterem miała jechać do sklepu. Od tamtej pory nie było z nią kontaktu. Szczepienia osób od 12 roku życia możliwe jeszcze w czerwcu, uważa prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dr Grzegorz Cessak. Niewykluczone, że niebawem zaczną być szczepione też młodsze dzieci. Więcej o sprawie Konrad Raczek. Konkretne terminy uzależnione są od decyzji ministra zdrowia. Jak informował w TVN24 Grzegorz Cessak, obecnie trwają badania kliniczne skuteczności szczepionki u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. Ta grupa wiekowa mogłaby być szczepiona w wakacje lub jeszcze w czerwcu, a szczepienia u dzieci zdaniem Grzegorza Cesseka powinny rozpocząć się jak najszybciej, bo blisko połowa najmłodszych, którzy przeszli COVID, ma potem poważne dolegliwości neurologiczne. W Polsce na szczepienia mogą się obecnie zapisywać osoby w wieku od 16 lat, a pierwszą dawką szczepionki zaszczepiono już ponad 13 milionów osób. Absolutne pierwszeństwo pieszego już przed pasami. Od jutra wchodzą w życie nowe przepisy. Zgodnie z nimi ujednolicona zostanie prędkość, skończy się też jazda na zderzak. Zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Kierowco, od tej pory jest tak. Zresztą dobrze kierowcy robią to zawsze. Dojeżdżasz do przejścia dla pieszych, to rozglądasz się, czy ktoś nie zamierza tam wejść i czy już na przykład nie jest bardzo blisko, dochodzi do krawężnika i nie wchodzi. Mówił ekspert ruchu drogowego Łukasz Zboralski, ale uważać muszą też piesi, bo będzie można dostać mandat za korzystanie z telefonu w trakcie przechodzenia przez pasy. Pieszy nie będzie mógł zgodnie z przepisami używać chociażby telefonu komórkowego, kiedy przekracza przejście dla pieszych. Czy to czytając informacje w swoim smartfonie, czy też bezpośrednio prowadząc rozmowę. Mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Nowe przepisy, przypomnę, wchodzą w życie jutro. Jestem gotowy na wcześniejsze wybory, mówi w rozmowie z Super Expressem wicepremier Jarosław Gowin. Lider Porozumienia odniósł się do ostatniego zamieszania w koalicji rządzącej. Chodzi o poparcie dla wspólnego kandydata opozycji na rzecznika praw obywatelskich. Porozumienie tej kandydaturze dało zielone światło. Zdaniem Gowina nie powinna to być jednak sprawa, która wpłynie na przyszłość Zjednoczonej Prawicy, bo nie jest objęta umową koalicyjną. Przypomnę, wspólnym kandydatem opozycji na RPO jest profesor Marcin Wiącek. Piłkarze chwalą decyzję sztabu szkoleniowego. Ten uznał, że rodziny sportowców mogą dłużej zostać w Opalenicy. Początkowo miały wyjechać wczoraj, ale ten termin przesunięto na środę. Po ostatniej kadrze marcowej wróciłem sam do Anglii. Moje dziewczyny zostały w Polsce i się nie widziałem długo, także miałem fajny czas, żeby spędzić czas z dziewczyną i z córką. Rodziców zaprosiłem, także jestem zadowolony z tego i fajnie, że udało się to przedłużyć do środy. Mówił pomocnik Mateusz Klich. PZPN zapewnia, że obecność rodzin nie wpływa na plan dnia piłkarzy. Dzisiaj o 17 mają trening, a jutro we Wrocławiu mecz z Rosjanami.